Jesteśmy pod kościołem parafialnym w Pleszowie, który pochodzi z początku XIX wieku. Jego powstanie było inicjatywą ówczesnych właścicieli Pleszowa, książąt Czartoryskich, którzy zatrudnili do stworzenia projektów świątyni księdza Sebastiana Sierakowskiego. Około 1806 roku świątynia była już gotowa. W tym czasie zdecydowano, że należy wyburzyć starą świątynię znajdującą się niedaleko tego miejsca. Świątynię, która miała pochodzić wedle legendy nawet z czasów świętego Stanisława, chociaż źródła historyczne absolutnie tego nie potwierdzają. Jeśli chodzi o wyposażenie kościoła, to ono pojawiło się w czasach, kiedy właścicielem Pleszowa była już inna osoba, Wincenty Antoni Kirchmajer, który wykorzystał fakt, że w latach 30. likwidowano kościół Wszystkich Świętych w centrum Krakowa, no i postanowił, żeby przynajmniej część wyposażenia tamtej świątyni trafiła tutaj pod Kraków, na tereny obecnie i Nowej Huty. Kościół Wszystkich Świętych był świątynią, którego wyposażenie możemy oglądać w innych krakowskich kościołach, na przykład w kościele świętego Józefa, na przykład w kościele świętej Anny, świętego Mikołaja, no ale również elementy z kościoła Wszystkich Świętych trafiły choćby do kościoła świętej Trójcy w Czernichowie, czy jeden z obrazów do kościoła w Liszkach. No i w ten sposób możemy znaleźć jeszcze w różnych kościołach elementy wyposażenia właśnie tamtej świątyni, która stała na dzisiejszym placu Wszystkich Świętych. W 1865 roku nastąpiła konsekracja kościoła, który znajduje się za mną, i wówczas uzyskał on drugie wezwanie Narodzenia Najświętszej Marii Panny i odtąd nosi dwa wezwania, także świętego Wincentego, co jest nawiązaniem do tej pierwotnej świątyni. Przez lata proboszczem parafii w Pleszowie był ksiądz Stanisław Wajdziak, który znany był m.in. jako kapelan sekcji piłkarskiej klubu Hutnik. Wielki fan sportu do tego stopnia, że nawet w czasie Euro 2012 zamieścił w jednym z ołtarzy piłkę z tych mistrzostw. Jesteśmy w okolicy Pałacu Kirchmajerów w Pleszowie. Pałacu, który pochodzi z początku XIX wieku i został zbudowany przez jednego z właścicieli tutejszych posiadłości, Wincentego Antoniego Kirchmajera. Kirchmajerowie byli bardzo bogatą, wpływową rodziną. No tyle, że jeden z potomków, syn Wincentego Antoniego Kirchmajera, również Wincenty, ale Marcin, niestety nie miał szczęścia w interesach, co spowodowało, że w 1875 roku było głośno o tak zwanym krachu kirchmajerowskim. Gazety pisały o tym, że sąd uznał młodego Kirchmajera jako osobę niewypłacalną. Niemniej udało zbudować się ten pałac jego ojcu. Dodatkowo jeszcze udało się zdobyć wyposażenie dla pobliskiego kościoła. No i Kirchmajerowie to jest ta rodzina, która przeszła do historii Pleszowa jako budowniczowie tego pałacu. W ciągu kolejnych dziesięcioleci właściciele tego obiektu zmieniali się wielokrotnie, a wśród nich wyróżniali się chociażby książęta osiecimscy, hutenczapscy. Kazimierz Robert Osiecimski, hutenczapski, przebudował na początku XX wieku, około 1905 roku, ten pałac do takiej postaci, jaką znamy do dnia dzisiejszego. W XX wieku pałac był w posiadaniu także zakonów, między innymi Zgromadzenia Córek Bożej Miłości, które od końca lat 20. tutaj urzędowały i które stworzyły w tym miejscu, dokonując wcześniej remontu, sierociniec. Sierociniec mieścił się tutaj do 1960 roku, następnie w tym miejscu znajdował się szpital dla dzieci, a od 1992 roku swoją siedzibę ma tutaj MONOR. Znajdujemy się w Pleszowie przy ulicy Nadbrzezie, gdzie stoi jedna z pleszowskich kapliczek, kapliczka z motywem narzędzi męki pańskiej. Pochodzi ona z 1867 roku, została wykonana w drewnie i można na niej zobaczyć przykłady narzędzi, którymi
torturowany był Chrystus, którymi zadawano mu rany i cierpienie w ostatnich chwilach jego życia podczas drogi krzyżowej. Kapliczka znajduje się w historycznym miejscu, bowiem jest ona śladem po dawnej drodze, która prowadziła z Pleszowa do Luboczy. Pamiętajmy, że w XIX wieku parafia w Pleszowie była parafią bardzo, bardzo obszerną i obejmowała nie tylko sam Pleszów, ale także inne miejscowości, między innymi właśnie wspomnianą Luboczę, czy choćby Krzesławice. Dlatego Jan Matejko, który pomieszkiwał w dworku przy dzisiejszej ulicy Melchiora Wańkowicza, był tutejszym parafianinem. Jesteśmy w centrum historycznego Pleszowa, gdzie od 2017 roku znajduje się obelisk upamiętniający Tadeusza Kościuszkę. W 2017 roku mijała 200. rocznica śmierci przywódcy powstania z 1794 roku i w związku z tym Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Pleszowskiej postanowiło upamiętnić postać naczelnika. No a Kościuszko w swoim życiu miał epizody związane z miejscowością Pleszów i to aż dwa, o czym mało kto pamięta. Na początku kwietnia 1794 roku, kiedy maszerował wraz ze swoimi wojskami, przechodził przez mogiłę i w celu odpoczynku zatrzymał się właśnie w Pleszowie, gdzie wedle tradycji miał zostać ugoszczony u miejscowego gospodarza o nazwisku Rosa. Na pamiątkę tego wydarzenia pojawiła się w tym miejscu lipa i pojawiła się również tak zwana ławeczka kościuszkowska. No już dzisiaj tych obiektów nie możemy zobaczyć. Lipa zniknęła z krajobrazu pleszowskiego jeszcze przed I wojną światową. Natomiast nieco dłużej stała chata, której Kościuszko wówczas miał przebywać. Ona jeszcze po II wojnie światowej istniała. Ale to nie jedyny związek Tadeusza Kościuszki z tą miejscowością, dawną miejscowością na terenie obecnej Nowej Huty. Kilka tygodni później, pod koniec kwietnia 1794 roku, kiedy Kościuszko maszerował na północ, skierował się w stronę Sandomierza, no to wówczas również jego wojska przechodziły przez miejscowość Pleszów, o czym mało kto dzisiaj pamięta.